rozwiązanie polegało na tym, że zastosowany został materiał do druku 3D. Był to filament ferromagnetyczny, którego zasada działania jest taka, że po prostu oddziałuje on na pole elektromagnetyczne, w tym również na magnesy. Cel był taki, żeby wprowadzić coś innowacyjnego, coś, co posiada zalety względem rozwiązań stosowanych obecnie, czyli tych wszystkich metalicznych i stopowych blach w różnych urządzeniach. I tak na przykład jedną z tych zalet, które udało nam się określić, jest masa. Wydrukowany 3D obiekt jest zdecydowanie lżejszy, co na pewno ma konkretne zastosowanie w elektrotechnice. W elektrotechnice, no, ze względu na budowę urządzeń elektrotechnicznych, albo jest potrzeba na materiały, które przewodzą prąd elektryczny. Drugą rodziną materiałów w urządzeniach elektrotechnicznych, które są stosowane, to są materiały o właściwościach magnetycznych, czyli takie z kolei, które oddziaływują na pola magnetyczne, bądź to wytworzone poprzez magnesy trwałe, bądź poprzez elektromagnesy. Takie rozwiązania są bardzo pożyteczne i bardzo potrzebne w urządzeniach elektrotechnicznych. Chcemy eksperymentować i eksperymentujemy z oboma tymi rodzinami materiałów i chcemy je zastosować, no, w jakiejś perspektywie czasu zbudować działające urządzenia elektrotechniczne, które wykorzystują właściwości tychże materiałów, o których już wspomniałem przed chwilą. Przygotowany wynalazek jest to obiekt oscylacyjny, który pozwala sterować wychyleniem ramienia w zależności od zadanego kąta. Ogólnie sterowanie odbywa się automatycznie poprzez wykorzystanie regulatora PID zaimplementowanego w sterowniku PLC. Regulatory PID są dość powszechnie stosowane w automatyce do sterowania różnego rodzaju procesami, np. temperaturą lub przepływem, lecz zazwyczaj są to zwykłe obiekty inercyjne. No, my tu mamy obiekt oscylacyjny, dlatego no, jest on troszkę bardziej skomplikowany. Samo stanowisko, no, to jest obiekt badawczy, przygotowany głównie z myślą dla studentów, aby mogli się nauczyć sterowania danego regulatora, takiego regulatora, dobieranie nastaw i zdobytą wiedzę mogą z powodzeniem stosować właśnie w różnego typu przemyśle do automatyzacji różnych procesów, które tam się odbywają. W oparciu o narzędzia udostępnione przez Politechnikę opracowałem system do akwizycji i wizualizacji danych zebranych z czujników zabudowanych w smartfonie. Rozwój technologii dostarczył smartfonom możliwość analizowania danych fizycznych, takich jak na przykład przyspieszenie czy indukcja pola magnetycznego, a również lokalizacja poprzez GPS. Diagnostyka wymaga coraz to nowszych sposobów monitorowania obiektów. Zatem chcemy dołożyć jako kolejną możliwość smartfon, który będzie szybkim, prostym i tanim narzędziem diagnostycznym. Przykładem może być badanie silników poprzez właśnie mierzenie drgań, jakie z nich pochodzą i wskutek czego możemy określić, czy pojawiają się jakieś uszkodzenia mechaniczne. Jak również prowadzimy już testy na pojazdach tramwajowych, i tam określamy właśnie poprzez lokalizację dokładną trasę przejazdu i, tak jak wcześniej wspomniałem, mierzymy poziom drgań pojazdu oraz jaka jest indukcja pola wokół niego.